Cześć witajcie, z tej strony Duszek. Dzisiaj zrecenzuję dla Was grę pod, tytu pod tytułem Hugo fabryka gier. Bardzo Was przepraszam za to jak brzmi mój głos, ale przez to, że mam teraz na sobie aparat na zębach, to mam takie problemy z wymową. Ale może jakoś, da jakoś da radę tutaj wam dam radę opowiedzieć wam o co chodzi w tej grze. Także. Zaczynając już Hugo Fabryka Gier, jest to gra z tej serii, dosyć nietypowa, ponieważ mamy tak zwany kreator poziomów. Wygląda to następująco, że mamy do dyspozycji 6 plansz, między innymi prehistoria, dżungla, kosmos, zima, podwodny świat oraz kopalnia. Mamy dowolność wyboru, jeżeli chodzi o to, co chcemy na danej planszy umieścić. Między innymi długość trasy, liczbę pułapek, życie dla Hugo oraz przeszkody. No i to od nas zależy, jak trudna będzie plansza do ukończenia. Ścieżka dźwiękowa przedstawia się tak, że mamy piosenki z różnych innych gier z serii Hugo. Każda plansza ma własną piosenkę. W intro na przykład leci piosenka taka, która, taka sama, która lecia w intro w grze Hugo Bohaterowie Sabanna. Na dowolnej planszy, na przykład na planszy Zima. Leciała piosenka taka sama jak w menu głównym gry Hugo Smackable. Fajne jest też to, że po każdej porażce Hugo dostajemy cutscenkę. Jest ich w sumie całkiem sporo. Zrobiłem też o tym swego czasu kompilację tych cutscenek na kanale. Graficznie tytuł jest troszeczkę moim zdaniem gorszy od Tropikalnej Wyspy, między innymi przez to, że wygląd Hugo nie zachwyca. Wygląda po prostu moim zdaniem. Znacznie gorzej niż to, co mogliśmy zobaczyć w poprzednich grach z tej serii. Ale, ale, ale sytuację ratuje z kolei to, że jak zwykle pod Hugo podkłada głos świetny aktor, który użyczał swojego głosu Hugo m.in. w słynnym już programie telewizyjnym, który lata temu, do 2009 roku, leciał na Polsacie. Ogólnie podsumowując, jest to bardzo ciekawa gra i, i cieszę się, że wielu moich widzów. Że wielu moich widzów mogło się zapoznać z tym tytułem poprzez casting oraz materiał, który poświeciłem tej grze, czyli gameplayu ze wszystkich tych poziomów. Ogólnie to by było na tyle. Gra, jest, gra nie jest zbytnio skomplikowana, jest dosyć krótka, jeżeli no jest tak długa, w zależności od tego, jak zaprojektujemy poziomy, ale da się je dosyć szybko ukończyć. Ogólnie chciałbym też przyznać, jakie są Wasze przemyślenia na temat tej części Hugo Dajcie znać, co sądzicie na temat też innych gier z tej jakie macie tam pomysły na kolejne recenzje no i widzimy się niedługo w kolejnym materiale. Tym razem chcę zretenzować Cyberpunk 2077 w wersji na PlayStation 4 Trzymajcie się kochani, cześć! Ważne. Następnym razem zobaczymy, kto będzie górą.